byłoby mi trochę głupio, gdyby któryś z dziennikarzy to napisał, a jeszcze bardziej byłoby mi głupio, gdybym napisał to ja. Ale niestety okazało się, że napisałem to ja. Ale nie do końca. Otóż pan Głuchowski dokopał się tekstu z 2016 roku. Tyle rzeczy mu się myli, ale znalazł tekst sprzed 8 lat. I teraz zacytuję wam cały akapit. Jest to recenzja książki Janusza Wójcika. I tak dowiadujemy się z tego literackiego dzieła, że podczas jakiegoś meczu na trybunach było w p***du wojska i policji. Czytamy, że musiał samolotem lecieć daleko w p***du. Kiedy ktoś go woła w szpitalu, to zastanawia się, co za chuj, by potem zauważyć, że to przecież obeznany skurwysyn. Oczywiście czasami się chodzi na kurwy, to znaczy na świnki, a baby generalnie są proste w obsłudze, bo trzeba im tylko pokazać kierunek na tapczan i zadbać o to, by się nie wypierdoliły po drodze. Sam lubię przeklinać, to piszę już od siebie, ale nagromadzenie bluzgów w tej książce wypaliło mi oczy. Tak na przykład Wójcik opisuje bla, 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 bla. I dalej leci książka. Ja krytykowałem książkę Janusza Wójcika, cytowałem rzeczy, które on w tej książce umieścił. Ta książka mnie odrażała. Była fatalna, była rzeczywiście seksistowska, była ohydna. I ja w całej tej recenzji napisałem, że szkoda w ogóle brać to do ręki.